Już jesteśmy. Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Zrozumieć Padaczkę. Ja nazywam się Iwona Dziedzic-Gawryś, jestem PR menedżerem w firmie Znany Lekarz i moim i Państwa, Waszym, właściwie naszymi gośćmi dzisiaj, wyjątkowo i chyba po raz pierwszy, będzie dwóch lekarzy specjalistów. Pozwolę sobie przedstawić. Doktor nauk medycznych Piotr Zwoliński. Dobry wieczór, doktorze. Witam. I lekarz Mikołaj Pielas. Witam serdecznie. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. My również bardzo się cieszymy. Pan doktor jest dzisiaj z nami po raz pierwszy, ale już bardzo oczywiście kibicuje i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Obydwaj panowie reprezentują Neurosferę, czyli placówkę, która głównie specjalizuje się w leczeniu padaczki. I taki też temat, jak wiecie, ci, którzy nas obserwują, od dłuższego czasu realizujemy, bo jest to nasze dzisiejsze spotkanie jest właśnie kolejnym, tak jak mówiłam, spotkaniem w ramach tego cyklu, który to cykl ma przybliżyć nam temat choroby, jaką jest padaczka, ale też uświadomić społeczeństwu, że jest to choroba, z którą można żyć, jak pan doktor powiedział na samym początku, jak mieliśmy pierwszy live, że tak właśnie jest i tego się trzymamy. To dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone taki przewrotny temat back to school, czyli powrót do szkoły, wszystko to, co powinniśmy wiedzieć przed powrotem naszych dzieci do szkoły, o co zapytać, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, więc będziemy tutaj, będę przepytywała panów doktorów równo. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie, bo tu widzę, że wszyscy się z nami witają, więc my też. No i co, powoli będziemy zaczynać. Jeszcze zanim zaczniemy, to takie dwie informacje. Live będzie nagrany i będzie oczywiście dostępny na profilu Znany Lekarz, ale również na profilu Neurosfery i oczywiście zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do tego, żebyście zadawali pytania, bo po to się spotykamy, żeby też tą wiedzę upowszechniać i żeby odpowiadać na pytania. No dobrze, panowie, jesteście gotowi, rozumiem? Tak, oczywiście. Świetnie. Proszę powiedzieć, jak przygotować dziecko zmagające się czy chorujące na padaczkę do powrotu do szkoły czy rozpoczęcia edukacji? Tak, bo mówimy tu bardzo szeroko, że to nie tylko dzieci, ale może starsze dzieci też. Tak, dla dzieci powrót do szkoły to radosny czas, chociaż dla tych starszych, o których pani wspomniała, to może niekoniecznie, ale bez względu na nastawienie do rozpoczynającego się roku szkolnego jest to sytuacja na pewno stresująca. A jeśli spojrzymy na czynniki prowokujące napady padaczkowe u chorujących na padaczkę, to będzie to stres emocjonalny, deprywacja snu, czyli zarywanie nocy, infekcja z gorączką, miesiączka, no i zapominanie o przyjmowaniu leków przeciwpadaczkowych. Większości z tych czynników jesteśmy w stanie uniknąć, zapewniając dziecku odpowiednie warunki do tego, żeby ta edukacja toczyła się dobrym torem, ale unikać tych czynników prowokujących, które mogą być też różne w zależności od konkretnego pacjenta i typu padaczki. O te czynniki warto zapytać swojego lekarza prowadzącego leczenie przeciwpadaczkowe, bo mogą być, tak jak powiedziałem, różne. A tak, dając na przykład taki przykład, nastolatka chorująca na padaczkę ma następnego dnia kartkówkę, powiedzmy z niemieckiego, jest to dla niej bardzo stresująca sytuacja, uczy się całą noc w stresie, wstaje rano, nie ma czasu, żeby zjeść śniadanie, zastępuje to na przykład energetykiem i zapomina o swoim leku przeciwpadaczkowym, o porannej dawce. Jest to sytuacja, która dramatycznie zwiększa możliwość wystąpienia napadu przeciwpadaczkowego. Także na pewno trzeba takich sytuacji unikać i tu rola rodzica, żeby pilnować swoje dzieci. No dobrze, to o czym powinni pamiętać rodzice w takim razie przed takim przygotowaniem? No bo zawsze jest taki dylemat, czy już na pierwszym zebraniu musimy powiedzieć, że nasze dziecko choruje, czy musimy mieć zaświadczenie. To jest trochę taki temat, czy mówić o tym, że dziecko jest chore na padaczkę w szkole, czy nie. Ja osobiście myślę po wielu latach doświadczenia w tym, unikam trochę tego słowa, może to jest nieodpowiednie, ale troszkę boję się słowa padaczka w szkole. Padaczka powoduje bardzo wiele złych skojarzeń i bardzo wiele złych akcji, emocji i tak dalej. W związku z tym powiem tak, jakbyśmy mieli nasze dziecko odprowadzić do szkoły, wiemy, że ono choruje na padaczka, szkoła tego nie wie, to bardzo mocno uzgodniłbym ze swoim lekarzem, czy ta padaczka ma być ujawniona. Albo może inaczej, czy ma być nazwana eksplicite padaczka. Bo no, padaczka to jest 30 parę rodzajów napadów. I są napady, których szkoła nie zauważy, i są napady, które szkoła oczywiście zauważy, jak to będą te napady ogólnione, toniczno-kliniczne. Ale napady na przykład absans i jakieś drobne, to tego szkoła nie zauważy. I to jest w ogóle odrębny problem, który trzeba osobno poruszyć, czy wysyłając nasze dziecko do szkoły, wiedząc, że jest chore, to jest osobliwa sytuacja, informować o tym szkołę. To jest trochę w ogóle taki specyficzny problem. Ja powiem tak, myśmy w swoim czasie, ja brałem w tym udział, tutaj przeszkolili około 300 nauczycieli z województwa mazowieckiego w zakresie padaczki. I muszę powiedzieć, że w Warszawie dosyć dobrze wypada to, jak dziecko z padaczką trafia do szkoły. Nie ma ostracyzmu. Nie ma czegoś, o Jezus Maria, Boże, co temu dziecku się dzieje i tak dalej. Padaczka jest postrzegana jako normalna choroba mózgu, ale to nie jest tak wszędzie. Zatem ta sprawa bardzo taka osobliwa, czy informować, jak informować. Teraz na pewno jest troszkę, mówiąc wprost, inna sytuacja w szkołach prywatnych, inna sytuacja w szkołach państwowych. Jak pójdziemy i powiemy, nasze dziecko właśnie dołącza do szkoły państwa, prawda, do klasy zerowej, pierwszej i jest chore na padaczkę, albo nie jest chore na padaczkę, tylko coś tam się dzieje. Szczerze powiem, że ja zawsze polecam, żeby w przypadkach napadów takich niejednoznacznych powiedzieć, a coś tam się dzieje, neurolodzy badają, nie wiedzą co jest i tak dalej. Traci przytomność, traci świadomość, mdleje, ale tak dokładnie nie wiemy. Słowo padaczka jest bardzo traumatyczne dla wielu nauczycieli. Zatem staramy się, jeżeli już mamy użyć tego słowa, bardzo dobrze je wprowadzić do szkoły. Trochę tak. No dobrze, ale czy potrzebne, nawet jeśli nasze dziecko nie ma takich uogólnionych napadów, tak jak panowie mówiliście, to jakby powinniśmy mieć jakieś zaświadczenie, które powinniśmy przedstawić, na przykład, że nie może brać udziału w zajęciach na basenie. Nie, to jest zupełnie inna sprawa. Co dziecko z padaczką może, nie może, to jest zupełnie odrębna sprawa i dziecko z padaczką, tak można powiedzieć, prawie może wszystko, ale znowu trzeba powiedzieć i uprzedzić o tym, że to jest dziecko chore na padaczkę. Jeżeli się to odpowiednio przedstawi, odpowiednio wprowadzi, to może prawie wszystko. No ale musimy z kolei powiedzieć. Nie możemy powiedzieć, a nasze dziecko to tam, prawda, nie choruje na nic, ale generalnie jakby mu się przydarzył napad padaczkowy w basenie, to proszę je tam reanimować, złapać i tak dalej. Więc to jest taka sprawa, jakby to powiedzieć, trochę indywidualna, którą ja zawsze staram się omawiać z rodzicami. Jest świetne to spotkanie, które mamy dziś, bo back to school to oznacza, jak mamy się do tego przygotować, prawda? Jak mamy wejść, zwłaszcza w sytuację, gdy szkoła nie wie. Bo jak szkoła wie, to jest inna sprawa. Jak szkoła nie wie, że dziecko jest chore, albo jest silne podejrzenie padaczki, co jest bardzo podobną sytuacją. Jak do tego podejść? Jak poinformować szkołę? Jak z jednej strony zmniejszyć bardzo ryzyko tego, żeby dziecko było traktowane inaczej, łamane przez źle, a jednocześnie było bezpieczne. Nauczyciele też boją się obcować z dziećmi z padaczką i wynika to najczęściej z niewiedzy, tak, o której wspomniałeś, bo nie wiedzą, z czym wiąże się choroba, czego mają się spodziewać, jak zachować się w trakcie napadu, a jest to wiedza potrzebna, ponieważ w takiej przeciętnej szkole, która liczy 200 uczniów, jedno albo dwoje dzieci będzie chorowało na padaczkę. Także nauczyciele też poprzez nabywanie wiedzy o tej chorobie i otwartej rozmowie będą wiedzieć, czego się spodziewać i ten strach będzie o wiele mniejszy. Z drugiej strony nauczyciel ma taką ważną rolę, bardzo często to jest pierwsza osoba, która rozpoznaje napad padaczkowy, tu o której wspomnieliśmy, o tych napadach nieświadomości. On może nam dużo rodzicom dać informacji o tym, jak dziecko zachowuje się w szkole, czy na przykład zauważa obniżenie nastroju, koncentracji. To również może wspomóc cały proces leczenia padaczki. Także nauczyciel jest bardzo ważną częścią tego całego systemu. No tak, ale w dokumentach, które się wypełnia na przykład do szkoły, jakby jest ta rubryczka, gdzie tam się wpisuje schorzenia, choroby i tam różne takie, więc jakby rozumiem, że tam jakby raczej powinniśmy wpisać, tak, że dziecko choruje albo może się... Czy to też tak, indywidualnie, jak pan doktor mówił. Właśnie tu mam wątpliwości, czy powinniśmy używać tej nazwy eksplicite. Ja bym pisał podejrzenie padaczki, podejrzenie jakichś zaburzeń i tak dalej. Tu zresztą bardzo ciekawa dyskusja jest, jak ja widzę, prawda, duże, rolandyczne. Padaczka niejedno ma imię. Powiedziałbym tak, padaczka to jest bardzo polimorficzna choroba. Napadów jest 30 parę rodzajów. Nawet jak się dowiedziałem ostatnio 60 parę rodzajów. W związku z tym od takich napadów, że ja, prawda, mam sytuację taką i to był napad, po napad toniczno-kloniczny, taki jaki znamy książkowo, prawda, upadek, drgawki, piana z ust i tak dalej. Zatem, tak jak powiedziałem, części napadów w ogóle nauczyciel, dzieci, osoby postronne nie zauważą w szkole. I teraz mam poważne wątpliwości, czy o tym mówić. Mówić tak, uwaga, ale mówić w tym znaczeniu, uwaga, moje dziecko jest chore na padaczkę, może mieć bardzo nieprzyjemny napad absans, którego nie zauważycie. Z drugiej strony, moje dziecko jest chore na padaczkę, ma napady toniczno-kloniczne jakieś tam, że no, pada, toczy pianę z ust i generalnie nie oddycha przez 20 sekund, prawda? W związku z tym to jest kwestia, jak położy się akcenty i jak się to, jak się przeprowadzi całą informację na temat tego, bo generalnie jak się wyjdzie z założenia, że dziecko chore na padaczkę jest dzieckiem normalnym, to chcę podkreślić, nie w cudzysłowie, tylko normalnym przez duże litery. Normalnym, czyli takim dzieckiem, któremu nic nie brakuje w sensie rozwoju, najczęściej. No, bo oczywiście padaczka może być widziana przez pryzmat tam różnych schorzeń i tak dalej, ale dziecko na padaczkę, które, chore na padaczkę, które ma napady, to jest najczęściej dziecko normalne, które po prostu ma te krótkie wyłączenia spięcia, prawda, bioelektryczne w mózgu i no niestety reakcja jest czasem bardzo taka niesprawiedliwa dla tego dziecka. Ja się spotykam często z takim określeniem, że o, padaczkę ma to tam do szkoły specjalnej, dajmy. Albo do klasy integracyjnej, tak? Często się tak. Ja myślę, nie wolno tak reagować. No, padaczka jest pewnego rodzaju chorobą, która nie dezintegruje, nie uszkadza mózgu, nie wprowadza jakichś wtórnych tam uszkodzeń. Powinna być traktowana jako choroba przewlekła i dzieci z padaczką rzeczywiście mają swoje specyficzne wymagania, również szkolne, ale tak samo z dziećmi z innymi chorobami przewlekłymi. Też na pewno dużo zależy od nauczyciela, prawda? Od tego, jak panowie, nawet pan doktor zwraca uwagę, jaka to jest szkoła, jak są nauczyciele przygotowani. W ogóle super sprawa z tym szkoleniem nauczycieli. Bardzo kibicuję, oby wszyscy tak zostali przeszkoleni, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Zresztą nie tylko przy tej chorobie, prawda? Bo też przecież są dzieci też z cukrzycą i z innymi schorzeniami. Dobrze, to ja panów doktorów chciałam tu przeczytać, bo to pani Izabela pisze o swoim synu, który ma 8 lat. Ma zdiagnozowaną padaczkę nieokreśloną, zapis EEG nieprawidłowy i ma włączony lek Depakine. No i pytanie, które już kiedyś podczas live'ów, pamiętam, padało, czy leczy się objawy, czy nieprawidłowy zapis również i jak przygotować takie dziecko do szkoły. To już trochę o tym mówiliśmy, ale jakbyście panowie może się odnieśli do tego zapisu, tak? Trochę nieszkolny problem jest, bo leczenie EEG to jest w ogóle jakiś idiotyzm, powiem to wprost, i leczenie nieprawidłowego zapisu EEG to jest tak jak, nie wiem jak to nazwać, to jest oczywista pomyłka. Padaczka to jest choroba, która przejawia się występowaniem napadów padaczkowych, którym mogą towarzyszyć nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych, ale nie muszą. Czego przykładem sztandarowym jest padaczka skroniowa, tak zwana, bardzo taka popularna i taki hallmark of epilepsy, jak to się mówi, gdzie w większości przypadków EEG jest prawidłowe versus 3 do 5% populacji zdrowej, gdzie są nieprawidłowe wyniki EEG, a te osoby w ogóle są zdrowe. Zatem nie leczymy badania EEG, nie leczymy czegoś bezobjawowego. Padaczka to jest choroba, która przejawia się napadami padaczkowymi, a nie nieprawidłowymi wynikami badań. Ale to tak w ogóle na wstępie. Zatem to jest trochę tak, że my musimy w przypadku nieprawidłowych badań i tak dalej skonsultować to z neurologiem dziecięcym, ale nie stawiajmy sami rozpoznań. Nie stawiajmy tych rozpoznań łącznie z nauczycielem, właśnie jeżeli mówimy o szkole i tak dalej. I starajmy się nie, jakby to tak powiedzieć mądrze, jakoś tak globalnie, nie starajmy się inaczej powiem. Mam bardzo dużo ostatnio spotkań, że rodzice mówią mi: a wie pan, to na forach jest tak napisane, większość rodziców mówi, że jednak nieprawidłowe EEG, to tam i tak dalej, rodzice amerykańscy, niemieccy i tak dalej mówią: nie, bo to jest lekarz, żeby z nami to ustalił, co jest w badaniach dodatkowych, co jest w sferze objawów i tego, co się dzieje z chorym, i na tym bazujemy. Tak, lek przeciwpadaczkowy powinien być dobrany do typu padaczki, ale też do pacjenta. To dużo mówi się o tej medycynie spersonalizowanej i to, że jeden lek zadziała u jednego dziecka, znajomego, które też ma padaczkę, to wcale nie oznacza, że u drugiego będzie skuteczny, ba, może nawet spowodować pogorszenie tych napadów. I oczywiście zgodzę się z tym, że zapisu EEG najczęściej nie leczymy. Są bardzo, bardzo rzadkie wskazania, żeby to robić, i z reguły leczymy dziecko, czyli objawy i jego napady padaczkowe. Panie doktorze, to jeszcze dopytam, a co z lekami w szkole? Bo z tego co wiem, to raczej pielęgniarka nie może podać dziecku leków, a jak to wygląda u dzieci z padaczką? Jeśli dziecko na przykład musi w czasie, nie wiem, szkoły czy lekcji wziąć lek? Ja to powiem tak, że ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby jakieś leki, chyba że jestem, nie wiem, za stary i nie wiem, to mnie popraw. Nie ma teraz leków, które musiałyby być brane 3 razy na dobę. Nie wiem, gabapentyna może, okej. Są takie pewne badania, czasami generalnie leki bierzemy rano i wieczorem co 12 godzin, czyli nie wiem, 7, 19, 8, 20, jakoś tak. Zatem nie ma sytuacji, żeby leki miały być podawane w szkole. To jest po pierwsze. Co więcej, nowe leki, nie wiem, Cenobama teraz, te najnowsze leki, wręcz celuje się sytuację taką, żeby te leki były podawane raz na dobę. Czyli na przykład wieczorem, prawda? Bo jak dziecko rano wstaje, to tam są różne trudności organizacyjne. Zatem podawanie w szkole nie wchodzi w grę w większości przypadków. Co więcej, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że część rodziców, bo ja to spotykam ciągle, jak ma podawane leki 3 razy dziennie, to jest podawanie nieprawidłowe i to nie musi tak być. Można przestawić na 2 dawki, czyli rano, wieczorem. Zatem z ominięciem dawki środkowej I wiem, skądinąd jestem prawie pewien tego, że rzeczywiście szkoła ma takie wytyczne, że w szkole się nie podaje leków. To znaczy nie ma takich, jakby to powiedzieć, wytycznych, które są w stanie zmusić szkołę do podawania tam leków, bo tam musiał to robić lekarz albo ktoś przeszkolony, więc... Jasne. No dobrze, a czy w takim razie, bo wiemy już, że ta sprawa poinformowania nauczyciela czy wychowawcy jest taką, tak jak Państwo, Panowie mówiliście, trochę taką indywidualną, powinna być ustalona z lekarzem, ale czy kogoś jeszcze powinniśmy informować oprócz nauczycieli? Nie wiem, pielęgniarkę, dyrekcję, czy to też jest raczej tak samo jak z nauczycielami, z wychowawcami? Wychowawca powinien być takim łącznikiem pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, którzy sprawują opiekę nad naszym dzieckiem. Moim zdaniem warto poinformować też inne osoby, na przykład opiekunkę na świetlicy, nauczyciela WF-u. To możemy potem o tym powiedzieć, jakie są wskazania do aktywności fizycznej, bo są. A ja przekornie powiem, że trzeba poinformować dziecko o swojej chorobie, bo to nie jest tak częste. To znaczy, dziecko powinno być aktywną stroną całego leczenia przeciwpadaczkowego. Powinniśmy też zapewnić mu właściwą pomoc psychologiczną i dać taką pewność siebie, która pozwoli mu rozmawiać otwarcie ze swoimi rówieśnikami o chorobie, nauczycielami, żeby padaczka nie była powodem wstydu, tylko z otwartą przyłbicą, żeby to dziecko mogło rozmawiać o chorobie. Również należy zwracać uwagę na sygnały od dziecka, to znaczy to dziecko przyjmujące lek wie, jak się czuje po nim, czy występują jakieś działania niepożądane, na które możemy reagować. No i też, zwłaszcza u nastolatków, jeśli będziemy podejmować decyzje nad głową dziecka bez porozumienia z nim, no to może dojść do fazy buntu i na przykład zaprzestania brania tych leków przeciwpadaczkowych, wypluwania ich, a po prostu ta terapia może być nieskuteczna ze względu na to, że nie angażujemy swojego dziecka. Również dzieci z padaczką powinny być świadome sytuacji, oczywiście w zależności od ich wieku i poziomu percepcji, jakie zachowania mogą sprzyjać występowaniu napadom padaczkowych. Także jest to bardzo ważne, żeby powiedzieć też dziecku, z czym wiąże się choroba. Faktycznie. To dobrze, że pan doktor zwrócił na to uwagę. To ja na chwilę się oderwę od moich pytań i poczytam trochę pytania tu panom, bo nie wiem, czy śledzicie, ale żebyśmy tak nie było, że nie odpowiadamy. Pani Emilia pyta nam, że czy jeżeli ktoś nie chorował nigdy na padaczkę, a w pewnym momencie dostaje zaburzeń świadomości, które szkoła zauważa i mówi do ucznia, że najprawdopodobniej ma padaczkę, czy w takim momencie powinien taki uczeń udać się do neurologa? No tak łowimy napady nieświadomości, bardzo popularne napady typu absens u dzieci, że nauczyciel mówi: o, nie uważa, zagapia się i tak dalej, ja do niego, a on o niebieskich migdałach. Prawda? To jest właśnie to, że dochodzi do krótkotrwałych zaburzeń świadomości. Tak, jak najbardziej. Powtórzę, myśmy szkolili, lata temu to było za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Warszawy, jeszcze nie prezydenta Polski, czy to całe lata temu myśmy mieli taki program pilotażowy dla 300 nauczycieli w województwie mazowieckim. To by warto było powtarzać, ponieważ nauczyciel dobrze przeszkolony, dobrze przygotowany do tej roli, to jest coś więcej, nie wiem, niż pielęgniarka nawet. To jest pierwszy kontakt ucznia, który widzi go, nie wiem, zaryzykuje częściej niż rodzice. Prawda? Rodzice przychodzą z pracy, widzą go godzinę, dwie, nauczyciel widzi go parę godzin. W związku z tym widzi, on się zagapia, on nie uważa, on ma jakieś tam odpływy, jak to oni nazywają, w związku z tym to jest bardzo ważne, żeby to akcentować, żeby to podnosić i rzeczywiście w szkole odkrywa się bardzo wiele przypadków padaczki. Tak, to prawda. Ja tam widziałem taką odpowiedź, proszę bardzo o odpowiedź na pytanie. Pani Aneta chyba coś pisał. Zaraz musimy wrócić do niego, ale jeszcze wyżej mamy trochę pytań, więc pozwolę sobie tylko... Więc ja... Dlatego ja oczywiście na wszystkie odpowiemy. Proszę się nie stresować. Tak, ja tylko tam chciałbym powiedzieć, zgodzić się z tym, co właśnie powiedział Piotr, że nauczyciele mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi. Oni widzieli tych dzieci już mnóstwo i potrafią bardzo dobrze wychwycić takie zmiany, także tak, słuchajmy nauczycieli od diagnostyki, zwłaszcza w przypadku padaczki często nieinwazyjnej, czyli badania EEG, pogłębionego wywiadu, długiej rozmowy, na pewno nasze dziecko nie ucierpi. Ja powiem od razu, bo tu widzę temat Buccolamu i interwencji szkolnej. Otóż byłem kiedyś na wykładzie, chyba we Wrocławiu, w szkole specjalnej na temat padaczki i przy mnie, salę obok, jeden z uczniów miał napad taki uogólniony, toniczno-kloniczny. Szkoła wezwała pogotowie i chcę to pokazać, ponieważ szkoła ma pewne procedury, które musi wykonać. Ja byłem tam obok. Powiedziałem, że ja jestem, no trudno o lepszego lekarza od padaczki niż ja. Powiedziałem, że ja jestem, natomiast szkoła powiedziała, bardzo przepraszamy, ale mamy procedury, musi przyjechać pogotowie. Oczywiście pan z pogotowia wszedł, ja się przedstawiłem, kim ja jestem, pan z pogotowia powiedział, ok, to ja tam step back i do widzenia. Natomiast szkoła ma na temat, tutaj widzę na temat Buccolamu i tak, szkoła ma pewne stalowe procedury, które musi wykorzystać, które musi wykonać. Jak ktoś ma napad, utratę przytomności i tak dalej, trzeba wezwać pogotowie. Trzeba zareagować w sposób standardowy. Pielęgniarka szkolna nie wystarczy, lekarz tam jak w szkole jest, a pewnie go nie ma. Nie wiem, czy pielęgniarka jest teraz w szkołach, pewnie go, jej też nie ma, to... Pielęgniarka jest, panie doktorze, tak, ale to też... W każdej szkole? Myślę, że w każdej, nie wiem. No, nie wiem. No okej, w każdym razie... Ale procedury są procedurami, tak? Jakby tak dobrze, że pan doktor o tym wspomniał. To planujmy. Szkoły muszą wykonać to, co muszą, jeżeli ktoś ma utratę przytomności, omdlenie i tak dalej. Procedura jest standardowa, więc nie wstawiajmy nogi tutaj, prawda, między drzwi a framugę. No tak musi się to odbyć. No dobrze, to ja zapytam drugiego pana doktora. Panie doktorze, chciałam zapytać, o tu się pojawia sporo pytań a propos tej padaczki rolandycznej, jeśli dobrze mówię, tak? I tu pani Anita pyta, skąd można wiedzieć, że jest napad, skoro dziecko ma padaczkę podejrzenie rolandyczne i w nocy może mieć tylko napady? Skąd można wiedzieć? To znaczy, jeśli napady występują nad ranem, w szczególności właśnie w tej padaczce, no to wyjścia są dwa. Albo mamy bezpośredni nadzór nad dzieckiem, to znaczy no wielu rodziców jeszcze śpi ze swoimi dziećmi, zwłaszcza takimi chorymi na padaczkę, bo stresują się wystąpieniem napadów, albo można zainstalować w pokoju kamerę, która nam wyświetli ten obraz na smartfona, albo możemy to zobaczyć na komputerze. No i rzeczywiście w tej padaczce charakterystyczne są te napady nad ranem, które można przeoczyć. To znaczy często pacjenci, może nie w przypadku padaczki rolandycznej, ale często pacjenci zgłaszają się do neurologa po pierwszym napadzie. A jak pogłębimy wywiad i zapytamy dokładnie, to bardzo często to nie jest pierwszy napad. A to warunkuje leczenie, ponieważ jeden napad, zwłaszcza sprowokowany, niekoniecznie będzie się wiązał z prowadzeniem leczenia przeciwpadaczkowego, ale już te powtarzające się niesprowokowane napady, tak. Jasne. To kolejne pytanie. Pani Monika pyta, syn choruje od 2 lat, zażywa cezariusa i depakiny chrono, napady są nadal. Raz był wprowadzony w śpiączkę, czy to ma wpływ na jego zachowanie? Teraz chodzi do psychiatry, okazało się, że ma ADHD i autyzm, czy to może być powód leków? Ale my tu mamy temat back to school. Tak. Mamy omawiać ogólnie, no... Może ogólnie pan, któryś z panów po prostu powie, tak? Temat jest bardzo obszerny, to znaczy stosowanie leków 2, 1, 3, 5 i tak dalej, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Generalnie ja nie chciałbym mówić na temat pryncypiów farmakoterapii, generalnie tego, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, bo to można by 6 książek napisać neurologii dziecięcej i generalnie... Ja bym bardziej wolał spozycjonować to leczenie i postępowanie do naszego dzisiejszego tematu, czyli back to school. Czyli generalnie na przykład, czy leczenie jest prawidłowe, czy to leczenie właśnie, tak jak omawialiśmy przed chwilą, powinno być 2-3 razy na dobę i tak dalej. Natomiast chciałbym uniknąć czegoś takiego, czy dziecko jest prawidłowo leczone, czy te 2 leki, a może 5 innych, to jest odpowiednie leczenie, bo no, po pierwsze w dobie terapii spersonalizowanej, w dobie tego, co my robimy w Neurosferze, czyli bardzo, bardzo indywidualnie dobieramy leki, to tutaj myślę, że rozmowa na temat taki, czy ktoś jest odpowiednio leczony, czy akurat te 2 leki to jest to odpowiednie leczenie, to trochę przekracza nasze wyobrażenie. Tak, więc wracamy do tematu. Mamy głos nauczyciela. Nie wiem, czy panowie zauważyli. Jeśli nie, to przeczytam. Pani Magdalena pisze, że pracuje w szkole, jest nauczycielem i doprowadziła również rozmowę na temat epilepsji dla uczniów. Jest zdania, iż powinno się informować wychowawcę epilepsji swojego ucznia, iż chodzi o jego bezpieczeństwo. To też panowie też zwracali na to uwagę, prawda? Dziękuję, panie Mikołaju. To wspaniałe. Pani Magdalena, tak? Tak. My zachęcamy nauczycieli do takich otwartych rozmów. One będą wymagały bardzo dużego taktu i wrażliwości, żeby taką rozmowę przeprowadzić. To jest trudna rozmowa. Jeśli rozmawiamy ogólnie o padaczce, a nie na przykład o konkretnym dziecku w klasie, co jest jeszcze trudniejsze, trzeba wykazać się sporą wiedzą, ale można się wspomagać, na przykład zaprosić psychologa, czy lekarza zajmującego się padaczką na taką lekcję wychowawczą. W taki sposób, jeśli dziecko chorujące na padaczkę, jego rodzic zgodzi się na taką rozmowę przed całą klasą, być może nawet z zadawaniem pytań temu dziecku, może przełamać tabu i wzmocnić te relacje między rówieśnikami, także zachęcamy do tego i podziwiamy, także super pani Magdalena. Tak, to bardzo ważny głos. No dobrze, to teraz to pytanie, które pan doktor gdzieś znalazł a propos pani, która się przypominała o pytaniu. To pytanie brzmi: syn ma 13 lat, może być niewyspany. Jak rozróżnić lenistwo od złego samopoczucia, skoro EEG to, uwaga, cytuję, gówno. Przepraszam za wyrażenie. No bo to też takie pytanie, nie wiem, ale zadajemy, bo doktor gdzieś znalazł, więc sprawa podstawowa, EEG niczego nie przesądza. EEG to nie jest badanie, które rozpoznaje albo neguje padaczkę. EEG to jest badanie, które dopasowujemy do tego, co się dzieje. Padaczka, przypominam, to jest choroba, która przejawia się występowaniem napadów padaczkowych. Może być EEG nieprawidłowe w padaczce, ale nie musi. Może być EEG prawidłowe, ale nie musi u zdrowego. Zatem EEG to jest zupełnie inna sprawa. EEG to jest dla mnie, dla doktora Mikołaja, to jest informacja, która nam coś uszczegóławia, coś nam wnosi albo nie. Natomiast padaczka to jest choroba, która przejawia się napadami. Dobrze. Zatem nie idziemy z tego punktu. W ogóle padaczka to jest choroba, która najczęściej polega na tym, że my w trakcie wywiadu, czyli tego, jak odpytujemy pacjenta, a jeszcze rzadziej, znacznie rzadziej pacjenta, a bardziej osoby, które widziały napad, odpytujemy, co się takiego stało i na podstawie tego stawiamy jakieś rozpoznanie. Badania dodatkowe o pewnie u 60% są prawidłowe. Mhm. A przyczyn przewlekłego zmęczenia, czy lenistwa, czy różnicowania tych dwóch stanów nie zaczynałbym od badania EEG, tylko skupiłbym się na szczegółowym wywiadzie, może badań laboratoryjnych z krwi, także no, przyczyn tego może być wiele, nie kierowałbym się od razu w kierunku pracowni EEG. Dobrze, panowie, to ja jeszcze wrócę, bo tu się pojawiło też takie pytanie i dopytam a propos tego podawania leków w szkole, bo jest taka wlewka Relsed i tu pani Joanna pyta nam, czy ktoś poza pielęgniarką powinien mieć obowiązek podania tej wlewki w przypadku napadu? Obawiam się, że nikt nie może podać leku w szkole, albo się mylę. Jest to bardzo trudna sytuacja. Raczej lek może podać pogotowie. Mhm. Stąd powiedziałem o tych procedurach. Jeżeli coś się zdarzy takiego, że ktoś traci przytomność, mdleje to taka lajtowa wersja, nazwijmy, utraty przytomności, to raczej wzywana jest pomoc zewnętrzna. Pomoc fachowa, jeżeli jest pielęgniarka, to ona pewnie jakieś tam uprawnienia ma. Nie chcę strzelać, Mikołaj może wie więcej, ale powiedzmy tak, Szkoła ma bardzo sztywne procedury tego, co może zrobić i tego, czego nie może zrobić. Zatem podawanie leku to jest raczej rzecz, która należy do kwalifikowanej pomocy medycznej, czyli co najmniej ratownika medycznego. Tak, należy też wspomnieć o tym, że nie możemy takiej presji na nauczycielach, którzy nie mają wykształcenia medycznego ani uprawnień do podawania leków, i to benzodiazepin, czy to Relsed, czy Buccolam, no to są leki, które silnie działające, które bez zezwolenia nie powinny być używane przez osoby nieprzeszkolone do tego. Mhm, jasne, to teraz jeszcze dopytam, bo ja pamiętam z poprzednich spotkań z panem doktorem, że wspominał pan, że w Neurosferze są takie opaski i są też takie już nowoczesne leki do przerywania ataków aerozolu, czy nawet w jakichś kropelkach, albo będą. I tu jest pytanie o to, czy to można stosować i jakbyście też panowie odnieśli się do tych opasek, bo może nie wszyscy wiedzą, a to jest naprawdę super sprawa. Opaski informacyjne. No, opaski informacyjne, ja tu pokażę, ja tu mam taką opaskę, teraz chyba ją widać, Centrum Neurosfera, jestem chory na padaczkę i tak dalej, no to jest taka generalnie opcja informacyjna, prawda, ja noszę to tak z zamiłowania do tego, co robię. Taka opaska pełni rolę pewnej informacji, jestem chory, prawda, w razie pomocy można zadzwonić tu i tam i tak dalej. To jest informacja, bardzo luźno rzucona w eter, bo to nie jest tak, że ta opaska jest czymś formalnym. No, można to akcentować. Mhm. Tak? Dobrze, a te leki przerywające atak, bo też pan... To samo, co przed chwilą Mikołaj powiedział, no benzodiazepiny, czy ten Relsed, czy leki donosowo podawane, to jest to samo. Dobrze. No, znaczy, już mamy w Polsce, czyli właśnie wlewkę zniczą Relsed i Buccolam, który jest na śluzówkę policzka podawany. To jest nowość, to znaczy on już od jakiegoś roku jest na polskim rynku. Są to podobne substancje, podobnie działające. Sprawa jest też taka, że wlewka doodbytnicza nie zawsze może być wykonana, na przykład w szkole, w takich sytuacjach, gdzie jest bardzo wiele osób postronnych, no bo może być to związane z dyskomfortem i takim, z taką wstydliwą postacią podaży leku. Także ten Buccolam jest dobrym zamiennikiem, alternatywą dla Relsedu. Więcej leków w tej chwili w Polsce do przerywania, bo to nie są leki do stosowania przewlekłego, nie posiadamy. W krajach jest też taki właśnie spray do nosa, to również jest ta sama substancja, to w Buccolamie. Być może w przyszłości on się pojawi. Przepraszam. Dobrze, to ja tylko jeszcze powiem, że pan doktor tu Mikołaj ma bardzo duże grono fanów. I dużo uzdrowień i bardzo dobrze, my też się tu przyłączamy do tego. Dobrze, czytam dalej, bo jest dużo pytań jeszcze. Dużo jest a propos leków, ale rozumiem, że jakby może jeszcze za jakiś czas zrobimy... Witaminy, dużo stres. Tak. Nie napiszę. O, to jest bardzo ważny temat. Egzamin szóstoklasisty, ósmoklasisty, dziewiętnastoklasisty, maturzysty, wszystko jedno. Stres, egzamin, specjalne warunki, możemy przedłużać, możemy pisać sami i tak dalej. Ja uważam, że chorym na padaczkę warto jest zrobić pewien excuse, żeby oni pisali w warunkach specjalnych, byli w pewien sposób odseparowani na przykład i tak dalej. No okej, im się to należy. Faktycznie branie pewnych leków może spowodować, że pewne procesy myślowe są nieco wydłużone. Zatem tak, stosujemy to. Ja bym wolał, żeby sobie chorzy na padaczkę, zwłaszcza ci, którzy nie muszą, a tak jest w większości, nie robili sobie schorowania na padaczkę sposobu na życie. I nie mówili, o ja jestem chory na padaczkę, to ja muszę mieć tam mniej, więcej, lepiej, gorzej i tak dalej. Natomiast akurat dzieciom chorym na padaczkę warto jest dać taki bonus o to, że właśnie egzaminy piszą same albo dłużej i tak dalej. No, tak jak dzieciom dyslektycznym, tak jak dzieciom autystycznym i tak dalej. Warto jest, ponieważ warto eksplorować te talenty indywidualne, a często tak jest, że padaczka coś tam zabiera, ale z drugiej strony jesteśmy świetni, w związku z tym nic to nie kosztuje. A żeby uzyskać taką pomoc, to warto się udać do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza prowadzącego leczenie przeciwpadaczkowe, czy też kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, jeśli takie miało miejsce, i na podstawie badań w tej poradni można uzyskać opinię i dostosować tryb edukacji, zoptymalizować tę ścieżkę nauki do konkretnego przypadku. Także jest to bardzo pomocne i tam należy się udać. A gdzie można spotkać doktora Mikołaja? W Neurosferze. Tak, już wkleiłam tutaj link, więc odsyłam. Ja jeszcze dopytam, bo pan doktor Mikołaj... Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie. Mikołaj bardzo mnie wzruszył tym stwierdzeniem, że dziecko traktować trzeba bardzo poważnie. Bardzo chcę to podkreślić. Ja do moich dzieci z zamysłem mówię: proszę pana, proszę pani, nawet takich małych. Dziecko, jak jest potraktowane poważnie, jest potraktowane jak dorosły człowiek, naprawdę proszę zobaczyć, zupełnie inna rozmowa jest z tym dzieckiem. Dziecko trzeba traktować jak poważną osobę. Dziecko jest osobą, a nie jest jakimś, nie wiem, gnojkiem i tak dalej, i tak dalej. Dziecko, jak się traktuje poważnie i do dziecka się podejdzie w sposób świadomy taki, chociaż dziecko czasami nie rozumie tego, co do niego mówimy, ale starajmy się mu pokazać, że my go traktujemy tak, jakbyśmy zakładali, że ono rozumie. Dziecko dużo lepiej współpracuje i jesteśmy dziecku to winni. Także to jest bardzo ważne. To trzeba powiedzieć, dlatego ja zawsze rozmawiam z rodzicami i na koniec mówię: poprośmy dziecko, jak dziecko ma właśnie iść do szkoły, to mówię tak: szanowny panie, szanowna pani, ustaliliśmy o to z mamą, że robimy tak i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mówili, nie mówili nauczycielce o chorobie, będziemy się starali, nie starali o nauczyciela wspomagającego, bo to, tamto i tak dalej. W związku z tym, tak jak Mikołaj powiedział, dobry plan z dzieckiem to jest 3/4 sukcesu. Nie z rodzicami, z dzieckiem. Rodzic jest tutaj dodatkowo. Warto takie założenie zrobić i warto tak zawsze zrobić. Ale tu widzę po komentarzach, że na przykład, że jest bardzo różnie jednak, bo pani Basia pisze o tym, że córka pisała egzamin i miała ten komfort, że pisała jakby trochę indywidualnie to, o czym panowie mówiliście, ale też już kolejna mama, tu widzę, pisze, że u niej było inaczej, więc to tak niestety wygląda trochę różnie, prawda? I to dużo zależy i od szkoły, od nauczycieli, to o czym mówiliśmy. No to pamiętajmy, no. Tak, ale tutaj uwaga, gdzieś było taka bardzo fajna informacja i taki komentarz, żeby jednak wrócić do takiej kampanii, nawet ogólnopolskiej, gdzie szkolimy, czy szkolicie panowie nauczycieli, tak? Więc jakby my bardzo chętnie, jako Znany Lekarz, się też przyłączymy, więc myślmy. Myślę, że to może być fajnie zasięg. Myślę, oczywiście, że sami nauczyciele będą też bardziej żeby takie szkolenia odbyć, żeby poczuć się bardziej komfortowo w obcowaniu z chorym na padaczkę. To jest wartość dodana, to jest taka sytuacja win-win, bo nauczyciele będą mieli łatwiej, jeżeli będą dobrze przeszkoleni. Oni będą dużo łatwiej potrafili postępować z dziećmi chorymi na padaczkę. Dzieci chore na padaczkę, ich rodzice będą mieli dużo większą, że tak powiem, jakby estymę wśród nauczycieli. Jak padaczka nie jest postrzegana jako jakaś piekielna choroba, jakieś nawiedzenie z piekła rodem i tak dalej, to już jest ogromny sukces, więc to jak najbardziej trzeba robić. Problem jest taki, że nauczycieli mamy jakieś tam tysiące, szkół mamy tysiące, a nas tu dziś, jak widać, jest 2. W związku z tym to jest trochę tak, że muszę powiedzieć trochę z przygnębieniem, że środowisko medyczne nie robi zbyt wiele. Niestety, ja nie mówię o padaczce, ale generalnie, żeby naświetlać społeczeństwu, szkołą, kuratorium sytuację taką, jaka jest związana z padaczką. Taka sytuacja społeczna, nazwijmy. Ja czytałem takie badanie, co prawda stare, ale badanie nauczycieli, ankieta, w w którym badano poziom pewności siebie, jeśli chodzi o padaczkę. I nie pamiętam dokładnej liczby respondentów, ale na 100 kilkudziesięciu tylko jeden opowiedział, że czuje się bardzo pewny w padaczce i nie potrzebuje już więcej edukacji. No właśnie. I to już pokazuje, jaki to jest duży problem. Dobrze, panowie, to ja wracam do moich pytań, bo tu też się pojawiło moje pytanie, któraś z państwa zadawała, a propos takich tablic interaktywnych. Czy pracy przy komputerze dzieci chorych na epilepsję. Jakie tu są zasady? Na co trzeba pamiętać, na co jakby zwracać powinien i nauczyciel, i rodzic, i dziecko uwagę? To jest za tablica interaktywna. Tablica interaktywna. Pewnie w tej szkoły, gdzie była już taka, jeszcze była tablica z kredą, tak? Podświetlane. Teraz w większości szkół mamy tablice interaktywne, które są rzeczywiście bardzo fajne i pomocne. Nie powinno to spowodować, nie powinno być czynnikiem prowokującym napady, chociaż zależy to. Czy może chodzić razem z klasą do kina? Może. Zależy to od typu padaczki, ale z tą fotowrażliwością jest związanych wiele mitów. Rzeczywiście mamy te ostrzeżenia przed seansem filmowym, czy przed teledyskiem, czy przed filmem w internecie dla epileptyków. A prawda jest taka, że ta fotowrażliwość dotyczy tylko 4–5% chorych na padaczkę. Także nie będzie to wyzwalało w zdecydowanej większości napadów padaczkowych. Aczkolwiek musimy pewne przestrogi mieć, to znaczy jeśli używamy smartfona, tableta, komputera, co jest oczywiście nieodzowne w edukacji, to zawsze róbmy to zachowując dystans do ekranu. Przy dobrym oświetleniu warto też zmniejszyć kontrast, jasność tego ekranu. Są też takie matryce matowe, można założyć filtr światła niebieskiego. Jest sposobów wiele. Jeśli jest to padaczka rzeczywiście taka, w której występuje fotowrażliwość i jest ona czynnikiem, który powoduje wystąpienie napadów. Ale w zdecydowanej większości nie będzie to dotyczyło chorych na padaczkę. Dobrze, dziękuję. To jeszcze zapytam, bo pan doktor też Mikołaj wspominał o takich wskazaniach bądź przeciwwskazaniach, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, czyli WF, jakieś przewroty, basen i takie jakieś różne trudniejsze ćwiczenia. Czy tu są jakieś też zasady, o których powinniśmy wiedzieć? Albo czy, nie wiem. Ja się włączę jako ekspert Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej. Generalnie sport, aktywność fizyczna, umiarkowana, regularna jest zalecana. To jest prozdrowotny taki warunek w ogóle utrzymania dobrego zdrowia, a dobre zdrowie w padaczce jest bardzo w cenie, że tak powiem, i bardzo pomaga, więc myślę, że no, szkoła to znowu to jest pan od WF-u, który jest albo rozsądny, prowadza trening i tak dalej, albo mówi: ojej, mamy 25 minut, to biegamy, kto szybciej potrafi. I jest hiperwentylacja, szereg następstw negatywnych takiej decyzji, w związku z tym WF jak najbardziej, żadnego zwalniania z WF-u i tak dalej, bo sport, aktywność fizyczna, ćwiczenia regularne, symetryczne w tygodniu i tak dalej, to jest to, czego chcemy, natomiast nic na tak zwanego wariata. No więc tutaj Mikołaj pewnie powie więcej i jest bardziej systematyczny w tym, co ja mówię, no ale tak to trzeba widzieć. No generalnie przy tym całym odium, prawda, od lat wielu, zwalniania z WF-u, Aktywność fizyczna jest zalecana i powinna być nakazywana, a nie zakazywana. Ona jest zdrowa, a wszystko, co jest zdrowe na padaczkę. Może też na przykład przeciwdziałać takim działaniom niepożądanym leków przeciwpadaczkowych, na przykład sedacji, i ma wiele, wiele zalet. Jak już wspomniałeś o Międzynarodowej Lidze Przeciwpadaczkowej, to ja bym chciał wspomnieć o tym, że lekarz prowadzący leczenie przeciwpadaczkowe powinien dziecko kwalifikować do danej aktywności. I musi ono uwzględnić, jaki to jest rodzaj padaczki, ile mamy napadów padaczkowych, jakie jest zagrożenie w ciągu wykonywania tej aktywności, nie tylko dla dziecka, ale też dla osób postronnych. Musi też uwzględnić to, czy na przykład dziecko ma przed napadem padaczkowym aurę i jakie będzie zabezpieczenie, to znaczy kto będzie patrzył podczas tej aktywności, czy to będą rodzice, trener, nauczyciel WF-u. Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa zakwalifikowała sporty i aktywność fizyczną do takich trzech grup. Pierwsza to jest taka, w której ryzyko jest niskie i tu znajdziemy cały szereg aktywności. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo tu jest większość sportów drużynowych, grupowych, taniec, lekkoatletyka, które nie stanowią większego zagrożenia. Druga grupa umiarkowana, w której mamy pływanie, jazdę na rowerze, jazdę na deskorolce. Tu już w zależności właśnie o tym mówiłem, o tej indywidualnej kwalifikacji. No i trzecia grupa, która jest w większości przypadków bezwzględnie zakazana. No i tu będziemy mieć większość sportów ekstremalnych, czyli spinaczka górska, nurkowanie, spadochroniarstwo, czy też popularne w Polsce skoki narciarskie. No i większość tych sportów będzie zakazana dla uczniów. Umówmy się, chory na padaczkę nie będzie żołnierzem gromu, nie będzie jakimś paragliderem, skoczkiem na spadochronie i tak dalej. No. Także warto zapytać swojego lekarza, który prowadzi leczenie padaczki. Są bardzo ładne wytyczne właśnie Międzynarodowej Ligi Padaczkowej dla lekarzy, jeśli chodzi o sport u nie tylko dzieci, ale dorosłych chorujących na padaczkę. A proszę powiedzieć, gdzie znaleźć te zalecenia? To jest jakaś strona tej Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej? Tak, chociaż zalecalibyśmy, żeby się udać jednak do lekarza, który określi, jaka to jest padaczka, ile jest napadów, jakie jest zagrożenie. To jest troszkę, my powinniśmy to wytłumaczyć, bo tam jest często takim bardzo kolokwialnym językiem, niekolokwialnym napisane, dosyć trudnym, więc to trzeba troszkę przełożyć na taki język prosty. Zresztą sport to jest taką dziedziną teraz trochę spersonalizowaną, jeżeli użyję takiego słowa, bo ktoś tam wysoki, chudy, szczupły i tak dalej, ma inną predyspozycję do pewnych sportów, więc to ja uważam, zawsze trzeba indywidualnie przedyskutować z rodzicami, natomiast sport aerobowy, bieganie, pływanie, rower to jest sport zalecany dla każdego dziecka. Trzeba też powiedzieć, że są osoby z padaczką, które zawodowo uprawiają sport. Jednak jeśli ktoś planuje właśnie wyczynowe uprawianie sportu, to musi również się udać do poradni medycyny sportowej i tam, uzyskując wcześniej zaświadczenie od swojego lekarza neurologa, może dostać takie pozwolenie jak najbardziej. Oczywiście w zależności od typu padaczki i częstości napadów i leczenia. Pojawia się dużo też pytań a propos właśnie koncentracji, pamięci dzieci na lekcji, które albo przyjmują leki, albo mają jakieś objawy. Jest tego dużo, nie mamy za bardzo czasu, żeby Panom wszystko przeczytać, ale tak jakbyśmy mieli powiedzieć ogólnie, czy to już jest taki sygnał, że nie wiem, powinniśmy coś robić, zwracać uwagę, czy jak pomóc takiemu dziecku, jak wspomagać, bo to też są takie pytania, suplementacje. Ja bym tak trochę dowcipnie powiem, chciałbym dowiedzieć się, ile dzieci jest w pełni skoncentrowanych dobrze na lekcji zdrowych. Nie wiem, czy jest 7%, może 3%. W związku z tym ja bym nie demonizował tego, że dzieci nasze, nazwijmy nasze w cudzysłowie padaczkowe, są trochę zdekoncentrowane. Oczywiście wpływ leków to jest inna sprawa i o tym dziś mówiliśmy sporo, natomiast dzieci z natury rzeczy są zdekoncentrowane. I szkoła niestety polska to premiuje dzieci, które w ten sposób 45 minut nieruchomo, bardzo grzecznie, prawda, spełniają rolę, spełniają polecenia nauczyciela. Natomiast dziecko, które się trochę rusza, rozgląda i tak dalej, jest uważane za zdekoncentrowane. Jak to dziecko będzie miało rozpoznanie padaczki, będzie super zdekoncentrowane i będzie nazywane już dzieckiem uszkodzonym i tak dalej bardzo często. W tym złym znaczeniu. Zatem trochę spójrzmy na to tak. Dzieci w wieku szkolnym, mówię o szkole podstawowej, z reguły, z natury są zdekoncentrowane. Trochę porozmawiajmy z nauczycielem, czy to naprawdę jest patologia, czy to jest taka normalna dekoncentracja jak dzieci w tym wieku, które poznają świat, budują swoje funkcje poznawcze, patrzą na wszystko w sposób bardzo nieuporządkowany, także nie róbmy, że tak powiem, z tego osobnej sprawy, prawda? I nie mówmy tak, że jak dziecko jest chore na padaczkę, nie ma napady nieświadomości, to nauczyciel będzie strasznie zdekoncentrowany. Także tak generalnie neuropsycholog to jest osoba, która jeżeli dziecko rzeczywiście nie robi jakichś elementarnych postępów w nauce, jest na tyle zdekoncentrowane, nazwijmy to, że nie przyswaja wiedzy i tak dalej, no to pewnie trzeba zbadać. Natomiast jak dziecko jest trochę niespokojne, trochę szalone, trochę biega, trochę jest niegrzeczne i tak dalej, no nie róbmy od razu z tego jakiejś patologii. Tak, pani Anna pisze, że najlepiej jakby pracowały jak robociki. Jeszcze zapytam panowie, bo też się pojawiło takie pytanie a propos w ogóle zwolnienia z jakichś egzaminów no, dzieci, czy bardziej chyba młodzieży już, bo jak mówimy o egzaminach chorujących na padaczkę. Czy jakby tak można? Czy taki jest przepis? Można. Hmm? Zależy to też oczywiście od dziecka, od tego, jak ciężko choruje. To właśnie ten czas egzaminów może być dostosowany do niego. Może mieć zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Także jest to sprawa mocno indywidualna. Dobrze. To takie pytanie właściwie, myślę, że chyba odpowiedzieliśmy na większość. Tu się też pojawiło pytanie od pani Kasi a propos hałasu jakby w przedszkolu, tak, że czy to może mieć jakiś, wywoływać u dziecka napad? Mówiliście panowie o stresie i o wielu takich czynnikach. Nie jest tak, żeby dziecko chore na padaczkę trzeba było jakoś specjalnie chronić. Bo coś się takiego dzieje, że temu dziecku coś zaszkodzi. Oczywiście te błyski świetlne, o których Mikołaj powiedział, no jakieś takie specjalne sytuacje, no tak. Natomiast tam hałas, jakieś natężenie emocji i tak dalej, to nie są sytuacje generalnie, które są w jakiś sposób taki nienormalny do tego, żeby obniżały próg białkowy. Także ja bym nie powiedział, żeby tak jakoś specjalnie trzeba było chronić te dzieci. No oczywiście proszę pamiętać, że padaczka jest często widziana i jak się padaczkę chce źle przedstawić, to jest widziana przez pryzmat dzieci ciężko chorych na inne choroby, gdzie padaczka jest jednym z objawów. To jest troszkę inna sytuacja. Natomiast większość dzieci takich, jak ja to nazywam kolokwialnie, zdrowych, przy okazji chorych na padaczkę, czyli normalnie rozwijających się, a mających tam chorobę, tak jak no, mają inne choroby, jakieś tam somatyczne, to nie są dzieci, które trzeba w jakikolwiek sposób wsadzać pod jakiś klosz i chronić specjalnie. I to jest w ogóle lepiej tak robić, bo te dzieci nie nabywają takich nawyków, powiedzmy, że są w jakiś sposób gorsze. Są takie padaczki, rzeczywiście napady mogą być wywoływane czy to przestrachem, czy silnym bodźcem dźwiękowym, czy wzrokowym, o którym mówiliśmy, ale jest to rzadkość. Ale trzeba mieć to na uwadze, ale w zdecydowanej większości chorujących na padaczkę nie będzie to dotyczyło. Nie znam cichego przedszkola, swoją drogą, chyba że w trakcie zabawy. Cicha szkoła, ciche przedszkole. To... Nie ma czegoś takiego, nie ma, to prawda. Dobrze, to jeszcze panowie tutaj pytanie, już znam odpowiedź, ale zapytam, czy 16-latek chorujący na padaczkę może zamieszkać w internacie? Może. Krótka odpowiedź tak. Krótka odpowiedź tak, już wiedziałam. Jeszcze jest ostatnie pytanie już tutaj, może trochę nie w temacie, ale pani Emilia się tu dopytuje, jakie badania wykonać chyba, żeby wykryć ognisko padaczkowe? O, jak pani Emilia ma 2 dni, to możemy tutaj z Mikołajem szerzej opowiedzieć. No, ognisko padaczkowe jest pojęciem bardzo względnym, bo to jest taka... jakby takie jestestwo w epileptologii bardzo skomplikowane, ulegające stałym przebudowom i co to jest to ognisko padaczkowe, to się zmienia co parę lat. Zatem na dzień dzisiejszy to jest bardzo skomplikowana jakby, no nie wiem, jakaś taka, jakby to powiedzieć, rzecz. Nie wiem, wolałbym dziś tego. Ognisko padaczkowe to jest ten punkt w mózgu, z którego wychodzi napad padaczkowy. On może być różnie wielki i czasem to może być prawie cały mózg, a czasem to może być malutka cząstka tego mózgu i to zależy od tylu rzeczy. Składa się na to tyle wiele czynników, jakby powodujących tą padaczkę, że jakby no to jest bardzo trudna rzecz. Bardzo daleka droga, żeby znaleźć to ognisko. Tak, to jest myślę, wiąże się to z bardzo pogłębionym wywiadem. Dyplomatycznie mówiąc, to znacznie przekracza dzisiejsze nasze analizą napadów spotkanie, i wiele badań obrazowych i elektroencefalograficznych. Długo by o tym mówić rzeczywiście. Dobrze, nie mamy za bardzo czasu, ja tylko dopowiem Pani Beato, tak, transmisja będzie zapisana na naszym profilu facebookowym, więc będzie można do niej wrócić, podobnie jak na profilu Neurosfery. Też na YouTubie możecie znaleźć wszystkie nasze rozmowy. Już patrzę, czy tu jeszcze jest coś takiego, co jest w naszym temacie. To jeszcze jak się coś pojawi, to znam, ale ja bym chciała Panów poprosić, naszych ekspertów, o takie podsumowanie, co jest ważne, co powinno wiedzieć dziecko, bo wiemy, że ono jest bardzo ważne, co powinien wiedzieć rodzic i co powinni wiedzieć nauczyciele w żołnierskich takich zasadach. Na koniec. Ja to bym powiedział tak, bo to bardzo podkreślam. Dziecko chore na padaczkę, czy dziecko z padaczką nie jest, mówię to bardzo wyraźnie, w żaden sposób gorsze od dzieci zdrowych, czy dzieci chorych na inne choroby. To nie jest dziecko ułomne, upośledzone, bo bywa dziecko upośledzone chore na cukrzycę, bywa dziecko upośledzone chore na padaczkę, bywa dziecko upośledzone chore, nie wiem, na mukowiscydozę. Zatem to nie jest tak, że dziecko chore na padaczkę to jest od razu dziecko gorsze, czy dziecko w jakikolwiek sposób ułomne. To są dzieci, które świetnie sobie dają radę, ponieważ jest to najczęstsza choroba neurologiczna, to tych dzieci jest multum. Zatem 1 na 100, ile ma przeciętna szkoła dzieci? 200? Tak, będzie jedno dziecko albo 200, albo dwoje w takiej szkole. Dwoje dzieci w szkole to jest chorych na padaczkę, jakby z definicji. Jak jest jakaś szkoła, nie wiem, 500-lecia czy tam 1000-lecia i ma dzieci 1000, bo są takie, słyszałem, no to tam będzie 10 dzieci chorych na padaczkę. Trzeba to przyjąć za normę. To są normalne dzieci. Takie same jak dzieci zdrowe, tak samo uczuciowe, tak samo wspaniałe, tak samo inteligentne, mądre pod każdym względem. I to są dzieci, którym naprawdę nic nie brakuje. I takie traktujmy. To jest mój przekaz. Ja się biję o to od 30 lat, żeby te dzieci chodzące do normalnych szkół, ale też tych szkół innych, no bo tak jak mówię, no dzieci, które są chore na padaczkę, no to są dzieci też uszkodzone w różny sposób, z uszkodzeniem mózgu i tak dalej. To jest inna kategoria, natomiast nie można padaczką dzieci w żaden sposób zaniżać w sensie. Także to jest taka moja rzecz i ja od lat się biję o to, że jak Państwo spotkacie idiotę nauczyciela, który mówi, o wiecie Państwo, Wasze dziecko jest chore na padaczkę, to tak powiem po przyjacielsku, dajcie je do szkoły specjalnej, bo to nic z tego nie będzie. My mamy tam jakieś swoje tam poradniki dla zawodowe, że takie dziecko z padaczką to jakiś tam będzie pomocnik ogrodnika bez kontaktu z ludźmi, bo kiedyś takie poradniki zawodowe były, to proszę zgłaszajcie to do nas. My się będziemy z takimi idiotami bili. Bo nie wolno tak mówić. Panie doktorze, to ja jeszcze poproszę o podsumowanie. Tak, pozostaje mi się podpisać pod tymi słowami o tym, że dzieci z padaczką, tak jak inne z chorobami przewlekłymi są takie same i tak powinny być traktowane, to do wszystkich komunikat, czyli do dzieci, żeby poczuły pewność siebie, nie wstydziły się choroby, do rodziców tak, żeby zadbały o swoje dzieci, żeby tak się czuły i do nauczycieli chyba najważniejszy komunikat, tak, żeby zawsze mieli z tyłu głowy, że to jest takie samo dziecko, potrzebuje trochę więcej uwagi, ale żeby się nie bali dzieci z padaczką i traktowali je z życzliwością, to znaczy wiedza powinna być sprawdzana, czyli wszystkie sprawdziane, odpytywanie przy tablicy rzetelnie, ale w miłej atmosferze, tak jak w przypadku innych dzieci. To ja tylko się przyłączę tu do komentarza Pani Agaty. Pięknie powiedziane, dziękuję za te słowa. Niestety, jeszcze odpowiem tylko pani Kasi, przepraszam panowie, że nie odpowiadamy na pytania. Pani Kasiu, odpowiadamy, ale pytania, naprawdę jest ich bardzo dużo i te, które są związane z tematem, czyli back to school, myślę, że panowie odpowiedzieli na wszystkie. Natomiast pytania o leki i o to leczenie, to tak jak pan doktor tu powiedział i obydwaj panowie odpowiadali, to jest temat rzeka i bardzo indywidualna. To już nawet ja się nauczyłam, ale to jest nie koniec naszych spotkań, więc myślę, że będziemy jeszcze wchodzić głębiej w różne tematy. Dzisiaj myślę, że to był naprawdę bardzo, bardzo mocne i bardzo potrzebne spotkanie. Ja panom doktorom bardzo dziękuję. Znaczy państwo doktora Pielasa tutaj u nas w Neurosferze, możecie mu zadać 10 000 pytań. On jest do dyspozycji, mamy system Neuroterminal, który jest dobrze zorganizowany, do nas bardzo łatwo się zapisać, do nas się nie czeka, do nas się w ogóle nie ma żadnych problemów, żeby się zapisać, także tu, tak jak pani napisała, nie odpowiadacie, odpowiadamy na co dzień. Dziś jesteśmy wyjątkowo ze znanym lekarzem, bardzo dziękujemy, bo to jest piękny live, natomiast na co dzień jesteśmy w Neurosferze, także zadawajcie nam. I na znanym lekarzu też. Na znanym lekarzu oczywiście też. Tak jest. Nie czekamy na nic więcej. No właśnie. Czekamy na te pytania od was. Tak, jeśli na które się odpowiedzieliśmy, to faktycznie przepraszamy, ale tak jak doktor tu zaznaczył, macie dostępnych lekarzy i można ich pytać. To ja bardzo dziękuję i panom przede wszystkim za to, już minęła prawie godzina. Dziękuję też wszystkim, którzy zadawali pytania. Bardzo się cieszymy, że to tak, cieszę się takim powodzeniem i myślę, że tą wiedzę będziemy nadal szerzyć. A ja bardzo chętnie się z panami jeszcze raz spotkam. Dziękujemy bardzo. Super. Ja tylko z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego bym chciał życzyć wszystkim dzieciom samych piątek, szóstek i 3 zer, czyli to jest taka zasada, którą się kierujemy w leczeniu padaczki, czyli 0 napadów, 0 działań niepożądanych i 0 wpływu na jakość życia. Przyłączamy się do tych życzeń. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.